Drodzy widzowie, bardzo się cieszę, że tak licznie zareagowaliście na możliwość wyboru tematu. Najwięcej próśb z komentarzy dotyczyło zagadnienia, jak wybrać odpowiedni olejek CBD i właśnie na rozkładaniu tego tematu na czynniki pierwsze skupię się w tym odcinku. Przypominam Wam też o akcji promocyjnej Zielona Kropla Pomocy, która pozwala osobom przewlekle chorym kupić olejki Green Cross aż o połowę taniej. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, bardzo mi miło, mam na imię Marysia. Jestem PR-owcem, specjalistką zdrowia publicznego i miłośniczką konopi. Witam Was na kanale Green Cross, gdzie mówię o zdrowiu w wydaniu konopnym. Zapraszam do oglądania. Najważniejszą kwestią w wyborze olejku CBD jest pewność, że jest to olejek full spectrum. Co to dokładnie oznacza? No, nic innego jak to, że oprócz CBD w swoim składzie taki produkt ma również inne fitozwiązki i inne fitokanabinoidy, takie jak CBG, CBC, CBN, THC czy wszystkie formy kwasowe właśnie tych związków, które przed chwilą wymieniłam. Ich ilość jest co prawda śladowa, ale sama ich obecność pozwala osiągnąć lepsze działanie terapeutyczne. W kupie siła. CBD działa o wiele wydajniej i efektywniej ze swoimi ziomami. Możemy porównać CBD do Roberta Lewandowskiego. Mimo tego, że jest wybitnym piłkarzem, sam nie wygra meczu. Potrzebuje bramkarza, skrzydłowego i obrońców. Kolejną bardzo istotną kwestią jest sposób, w jaki dany olejek powstaje, czyli ekstrakcja. W chwili obecnej na rynku są dostępne olejki pochodzące z dwóch typów ekstrakcji. Ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla i ekstrakcji etanolowej. Ja osobiście jestem zdecydowaną fanką tej drugiej. Nie oznacza to, że ta pierwsza jest zła. Po prostu ekstrakcja etanolowa pozwala na utrzymanie wyższego poziomu zgodności biologicznej rośliny, przez co olejek jest łatwiej przyswajalny przez nasz organizm. I dzięki tej metodzie możemy też wydobyć z konopi o wiele więcej dobroczynnych fitozwiązków, takich jak kanabinoidy, terpenoidy, flawanoidy czy aminokwasy. Czyli piłkarzy pomagających Lewandowskiemu wygrać mecz. Certyfikaty i badania laboratoryjne. Przed zakupem olejku warto sprawdzić dokumentację danego produktu. Rzetelni dostawcy zamieszczają, a przynajmniej powinni, pełną dokumentację na swoich stronach internetowych. Dzięki weryfikacji takich informacji mamy pewność, że deklarowane stężenie danego produktu jest prawdziwe. Jeżeli na stronie producenta nie ma certyfikatów, możemy poprosić o podesłanie ich drogą mailową. Jeżeli nie uda się nam do nich dotrzeć, najlepiej poszukać nowego produktu, który będzie miał odpowiednią dokumentację. Jak już trafi w nasze ręce czy przed nasze oczy certyfikat, no to na co zwrócić uwagę? Patrzymy na sumę CBD. W tym przypadku oglądamy analizę i certyfikat olejku 20% Green Cross. Jak widać, stężenie CBD zgadza się z tym deklarowanym. Natomiast stężenie THC, czyli substancji psychoaktywnej, jest na dopuszczalnym poziomie 0,17. Przypominam, że w Polsce poziom THC w produktach CBD nie może przekroczyć 20%, czyli wszystko się zgadza. Badanie zostało wykonane przez niezależne laboratorium i jest sygnowane podpisem osoby autoryzującej. Jak mawia staropolskie porzekadło, chytry dwa razy traci. I dokładnie tak samo jest w kwestii olejków CBD. Drodzy, unikajmy tanich produktów. Kilkakrotnie natknęłam się już na tak zwane podróbki olejków CBD, których deklaracje na etykiecie nijak się miały do prawdziwej ich zawartości. Certyfikowany, w pełni kontrolowany proces pozyskiwania olejków jest drogi, dlatego nie ma możliwości, żeby produkt, który w cenie regularnej kosztuje 50 zł za 10% olejek w buteleczce o pojemności 10 ml, był produktem pełnowartościowym. Olej trzeba mieć nie tylko w głowie, ale również w olejku CBD. Powiem głośno i wyraźnie. Wybierajmy produkty na oleju konopnym. Olejki CBD mogą być sprzedawane w różnych nośnikach, bo rozpuszczane są w różnych olejach, właśnie takich jak olej kokosowy, oliwa z oliwek, no czy właśnie przed chwilą wymieniony olej konopny. I właśnie ten ostatni jest najzdrowszy, ponieważ zawiera szereg witamin, aminokwasów, minerałów i głęboko nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeżeli uwzględnicie powyższe uwagi w wyborze olejku CBD, to powinniście trafić na pełnowartościowy, dobry produkt, który będzie Was wspierał zarówno w dzień, jak i w nocy. A jeżeli uważacie, że takie treści są wartościowe, to koniecznie dajcie suba i łapkę w górę. To pozwoli zwiększyć zasięg i w większym gronie propagować myśl konopną. Do zobaczenia.